Na świecie obecny i aktywny jest tak zwany antychryst, który, jak sama jego nazwa wskazuje, małpuje Boga, robiąc wszystko na przekór. Skoro Chrystus dał swoim dzieciom dekalog, antychryst daje swoim adeptom antydekalog, który po prostu jest zaprzeczeniem wszystkich punktów Bożego dekalogu. Ten antydekalog jest niestety coraz bardziej przyjmowany przez coraz większą część naszego społeczeństwa. Dlatego trzeba być czujnym i rozpoznawać go nawet tam, gdzie byśmy się go najmniej spodziewali. Wyjaśnimy to bliżej przy pomocy objawień prywatnych otrzymanych przez polską mistyczkę Alicję Lęczewską, zmarłą w roku 2012. Serdecznie polecam przeczytanie jej dwóch dzienników duchowych opublikowanych pod tytułem Świadectwo i Słowo Pouczenia. Oto dwa zapiski z 2002 roku. Celem działania sług szatana w świecie jest zwiedzenie jak największej liczby dusz i wtrącenie ich do czeluści złego. Działania ich obejmują wszystkie dziedziny życia ludzkiego, od narodzin do ostatnich chwil na tym świecie. Obejmują wszystko, co stworzył Bóg, aby zniszczyć, zniekształcić i rzucić pod nogi Lucyfera, żądnego władzy i zemsty na Bogu i jego stworzeniach. Zatem trzeba odsłaniać wybranym dzieciom moim główne aspekty i przejawy działania złego. Święty Paweł powiedział, że główna walka od stworzenia świata toczy się na poziomie pierwiastków duchowych. Działanie zewnętrzne zła służy zwycięstwu nad duszami ludzkimi, które otrzymały życie wieczne i przeznaczone są do życia w Bogu. Życie na ziemi jest przygotowaniem do życia wiecznego, a jednocześnie wolnym wyborem jakości tego życia w zjednoczeniu z Bogiem albo szatanem. Ja posługuję się miłością i prawdą, bo nimi jestem i prowadzę ku jedności. Mój wróg posługuje się nienawiścią i kłamstwem, które są istotą jego jestestwa i prowadzi ku rozbiciu. Trzeba zatem przyodziać pełną zbroję duchową, o której mówi święty Paweł, i odrzucić wszystko, co ma choćby pozór zła. Dziedziny życia, które szczególnie są atakowane, to serce, umysł i ciało. Serce przez pychę, próżność, zawziętość, lęk, odrzucenie duchowości, wulgarność, egoizm. Umysł przez głupotę, powierzchowność, ułudę, kłamstwo, nieufność, ciemnotę. Ciało przez uznanie go za najwyższą wartość. Ciało kobiety przez jego komercjalizację i uznanie go za źródło uciech. Działania szatańskie obejmują kulturę, sztukę, muzyka, plastyka, literatura, modę, zainteresowania, styl życia, hierarchię wartości, kult materii. Religię, w jej miejsce wprowadza się religie pogańskie z kultem szatana docelowo, a pośrednio sekty, zabobony, okultyzm, magię i temu podobne. Satanizm jako kult tak zwanego dobrego Boga, którym jest Lucyfer. Stosunki społeczne, kontrola i zniewolenie ludzi, globalizm, manipulacja świadomością, powszechna nędza, elita władzy i bogactwa, grabież. Ubóstwienie człowieka, jego możliwości, decydowanie o życiu, stwarzanie i uśmiercanie, o dobru i złu, lecz także odczłowieczanie człowieka przez odarcie go z godności dziecka Bożego, przez poniżanie, upodlanie, gloryfikację zwierząt, manipulowanie i sadyzm. Celem jest tak zwany nowy świat, nowa era, według zasad będących odwrotnością prawa naturalnego i Bożego z rządem światowym, totalitarnym, opartym o możliwości współczesnej techniki.
tak zwany nowy porządek tworzony przez Kościół Szatana. Owoce są widoczne nawet dla mało myślących ludzi, choć prowadzone jest systematyczne obniżanie wrażliwości, znieczulanie i pogłębianie poczucia bezsilności, by przyzwyczaić do perwersji, zła, okrucieństwa i uznać to wszystko za normalność lub nawet symptomy postępu cywilizacyjnego. To jest totalne ogłupianie ludzi i pchanie ich w paszczę szatana, a nawet powodowanie, że sami tam zdążają. Wy, wierne dzieci moje, powołane jesteście, aby wraz ze mną i Maryją, przez swoje zawierzenie i heroiczną ofiarność, zwyciężać, by uczestniczyć w odnowieniu oblicza ziemi i triumfie moim w duszach ludzkich. Niepokalane serce mojej matki zwycięży. Ona jest matką Kościoła, który zawsze jest święty, niezależnie od grzechów i zdrady wielu dzieci Kościoła. Świętością Kościoła ja jestem, moi apostołowie, oddani słudzy moi, którzy w ofierze męczeństwa są fundamentem i murem i sklepieniem świątyni mojej. W niej jestem żywy i prawdziwy i w niej przez sługi moje karmię dzieci moje, przywracam życie i prowadzę do domu Ojca. Cierpi mój Kościół, jak ja cierpiałem, poraniony jest i krwawi, jak ja poraniony byłem i jak drogę na Golgotę znaczyłem krwią moją. I opluwany jest i bezczeszczony, jak oplute i sponiewierane było ciało moje. I słania się i upada, jak ja pod brzemieniem krzyża, bo też niesie krzyż dzieci moich poprzez lata i epoki. I podnosi się, i idzie ku zmartwychwstaniu przez Golgotę i ukrzyżowanie, jakże wielu świętych. Ale bramy piekielnie go nie przemogą, bo mądrość i moc Ducha Bożego go prowadzi sercem i umysłem namiestnika mojego na ziemi i wiernych jego współpracowników. I nadchodzi świt i wiosna świętego Kościoła, choć jest antykościół i jego założyciel antychryst. Choć są prorocy Lucyfera i kapłani i karna armia masonerii i wiele ogniw i organizacji na ich usługach. I chociaż jest światowy Sanhedryn kierujący kościołem szatana na ziemi. Choć podporządkowali sobie rządy i bogactwa, i wydaje się, że wszystko zatruli i kierują światem ku jego zgubie. Antychryst nie jest Bogiem, niczego nie może stworzyć, a pragnie tylko niszczyć to, co stworzył Bóg. I małpując Boga, kaleczy, rani, zniekształca, zatruwa jadem lęku, bólu i śmierci. Antykościół jest odwrotnością Kościoła prawdziwego w swych strukturach, celu i działaniu. W miejscu życia jest śmierć. W miejscu prawdy jest kłamstwo. W miejscu miłości nienawiść. W miejscu wybaczenia zemsta. W miejscu wolności zniewolenie. W miejscu pokory pycha. W miejscu miłosierdzia okrucieństwo. I tak można wymienić wszystkie dobra duchowe zawarte w Ewangelii i rozpoznać ich przeciwieństwa, które są treścią nauki i działania tych, którzy walczą z Kościołem moim, z moimi umiłowanymi, cierpiącymi dziećmi. Droga do zbawienia prowadzi przez oczyszczenie z szatańskiego jadu grzechu pierworodnego świata i każdego dziecka tej ziemi. Będzie dane oczyszczenie, które wydobędzie na światło Bożej prawdy kłamstwa synów ciemności i każdy człowiek według własnej woli w obliczu tej prawdy będzie musiał wybrać królestwo mojego Ojca albo oddanie siebie na wieczność Ojcu kłamstwa. I uwolniony zostanie świat od pajęczej sieci wielkiej nierządnicy Kościoła Antychrysta i tych, którzy mu służyli spośród dzieci moich.
Maryja jest tą, przez którą idzie odrodzenie Kościoła mojego, by zajaśniał pełnym blaskiem Bożej świętości. Czas obecny wymaga od dzieci prawdy, heroicznej wiary, nadziei i miłości. Trzeba rozpoznawać znaki czasu w świetle modlitwy i Słowa Bożego i wypełniać wezwania mojej matki i wezwania mojego umiłowanego sługi Jana Pawła II i modlić się i pokutować w intencji ocalenia zagubionych dzieci moich. Pierwszy list świętego Piotra Apostoła, rozdział pierwszy. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych, przybyszów wśród diaspory w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, którzy wybrani zostali zgodnie z tym, co przewidział Bóg Ojciec, aby w duchu zostali uświęceni. Skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech będą wam udzielone obficie. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się. Choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń, przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. Nad tym zbawieniem wszczęli poszukiwania i badania prorocy, ci, którzy przepowiadali przeznaczoną dla was łaskę. Badali oni, kiedy i na jaką chwilę wskazywał Duch Chrystusa, który w nich był i przepowiadał cierpienia przeznaczone dla Chrystusa oraz mające potem nastąpić uwielbienia. Im też zostało objawione, że nie im samym, ale raczej wam miały służyć sprawy obwieszczone wam przez tych, którzy wam głosili Ewangelię mocą zesłanego z nieba Ducha Świętego. Wejrzeć w te sprawy pragną aniołowie. Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi. Pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał. Gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wyście przez niego uwierzyli w Boga, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie,
celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani, nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego. Dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. Wszelkie bowiem ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy. Trawa uschła, a kwiat jej opadł. Słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę.